Przede wszystkim przychodzimy w gości do zwierząt, które mieszkają w ogrodzie zoologicznym. I zachowujemy się tak, jakbyśmy sobie życzyli, żeby goście zachowywali się u nas. Czyli nie krzyczymy, nie biegamy, zachowujemy się w miarę spokojnie, bez gwałtownych ruchów, żeby nie niepokoić, nie denerwować zwierząt, jak również nie dokarmiamy, broń Boże. Ponieważ to, co wydaje nam się, że jest dobre dla zwierząt, to może ono jest dobre, ale w odpowiedniej dawce i w odpowiednich warunkach. Natomiast dawanie małpie przysłowiowego banana może powodować u niej niestrawność i kłopoty gastryczne, jak również podawanie jakichkolwiek pokarmów zwierzętom na terenie ogrodu zoologicznego jest niewskazane, a wręcz zabronione. Karmimy tylko i wyłącznie w mini zoo, marchewką, ewentualnie innymi produktami, które są przygotowane przez pielęgniarzy.